Dzisiaj piąty odcinek serii świątecznej, a w nim super proste ciasto i pyszne, piernikowe. Zaczynamy od suchych składników. Do miski przesypujemy 2,5 szklanki mąki pszennej, dodajemy 2 łyżeczki przyprawy do piernika, 3 łyżeczki kakao, 2 łyżeczki sody i mieszamy bardzo dokładnie. Do misy robota wrzucamy 125 g masła, 3/4 szklanki cukru i ucieramy, cały czas miksując. Wbijamy 2 średnie jajka i zaczynamy dolewać na przemian 1 szklankę mleka i nasze suche składniki. Jak robot wymiesza składniki, dodajemy 3/4 szklanki powideł lub dżemu. Tak, to te powidła, które sam robiłem w tym roku. Pora na keksówkę o długości 30 cm, którą smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą. Keksówkę wypełniamy ciastem, a ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra-dół przez mniej więcej 90 minut do suchego patyczka. Musicie sprawdzać. Na wystudzonym cieście rozprowadzamy polewę czekoladową. Tak, przepis też znajdziecie na kanale. I gotowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę, komentujcie i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.